Przyjechaliśmy tutaj na karpie, ale oczywiście to nie jest typowe jezioro karpiowe. Chcielibyśmy co nieco dowiedzieć na temat tej wody, a kto może udzielić odpowiedzi, jak nie prezes stowarzyszenia, które opiekuje się tym jeziorem. Słuchaj, w największym skrócie 23 hektary prawie. Tak. Od kiedy stowarzyszenie tym jeziorem się opiekuje? Bo wiem, od tego momentu tutaj co nieco się zmieniło. Niezależne Towarzystwo Wędkarskie w Białymborze. Jest nas 32 zapaleńców kochających wędki, wodę, przyrodę. No i tworzymy to miejsce tak z roku na rok. Tutaj no, dla ludzi, którzy chcą tutaj po prostu do nas przyjeżdżać i wędkować. Woda ogólnie dostępna. Wędkować może każdy, który posiada kartę wędkarską i uiści opłatę. Myślę, że nie były rolowane opłaty na tutaj rzecz naszego stowarzyszenia. Woda nietypowo karpiowa, chociaż coraz więcej karpiarzy. Mamy piękną populację karpia. Pierwsze zalibienia karpiem w 2014 roku, w tym roku przejęliśmy właśnie to ale jezioro. Wcześniej karpie tutaj były. Tak. Powiedzmy sobie, że były i jeszcze tutaj te stare karpie pewnie pływają. Tak, na razie rekord jeziora to karp 20 kg 90 deko, że tak powiem, 2900, o tak, fachowo. 2800, 19 połowione, 15, osobiście też takiego tutaj 1500 największego. Ale oprócz karpi, jestem święcie przekonany, że są karpie, nie ma ich zbyt wiele, ale są karpie w granicach 25 kg na bank. Jestem tego na 100% pewien. Natomiast od 2014 roku zarybiamy sukcesywnie narybkiem sandacza. Pierwsze zarybienia to był taki sandacz nawet w granicach 25, 30, a nawet 35 cm. Dzisiaj są już okazy w granicach 75 i większe. Nie ale ma ich to, dużo. Przepraszam, że wejdę ci słowo, ale to właśnie samo jezioro, podłoże, tak żwirowo-kamieniste, to jest taka typowo właśnie sandaczowa woda, a sandacz z karpiem doskonale razem egzystują. We wszystkich wodach, gdzie te dwa gatunki są, obydwa mają i dobre przyrosty i dobrze się chowają. Tak, od 15 roku nie zarybiamy, bo jeden rok zarybiliśmy trochę, mieliśmy tam zapisaną pewną tam ilość na rybku szczupaka. Od 2015 roku nie zarybiamy szczupakiem już, natomiast ta populacja szczupaka, która jest, no tutaj się po prostu dalej trzyma. No tego roku osobiście złowiłem 114 cm, a więc pływają jeszcze bestie. Tak, pod 10 kg, 9, 200, także śliczny. Jest piękna populacja lina. No i doczekaliśmy się już ładnych okazów leszcza, którego nie było tutaj w ogóle. No i tego leszcza to wiemy, dlatego że leszcze łowiliśmy. Kuba pierwszy i Kuba drugi tutaj kilka ładnych takich sztuk wyciągnęli, no ale wiem, że szukają karpia, nie leszcza. My do tej pory, to jest drugi dzień, a siedzimy na razie bez karpiowego brania. Oczywiście zawsze karpia zrzuca winę na coś, ale zdajemy sobie sprawę, że to nie jest po pierwsze takie proste na tego typu wodzie, a dwa, no niestety bardzo często tak bywa, że jeżeli jedzie się robić filmy, to nagle wszystko nam się wali, pogoda przede wszystkim, ciśnienie w górę niesłychanie wysokie, no i po prostu nie chcą współpracować. Myślę, że gdybyśmy tak z tydzień posiedzieli, to w końcu co nieco by się zmieniło i te rezultaty by były zupełnie inne, ale nie o tym chciałem mówić, bo to akurat na marginesie zupełnie. O populacji karpia mniej więcej wiemy, ale też mówiłeś, że zaczynają przyjeżdżać karpiarze, którzy tylko i wyłącznie nastawiają się na karpie i te wyniki mają tak całkiem przyzwoite już. Powiem tak, że właśnie coraz więcej osób, które typowo karpie, bo sami tutaj goszczę, nieraz pomagam, czy koledzy wymagają, że tak powiem, no, te najlepsze stanowiska, gdzie mogliby rozbić obóz, pytają nas tutaj. No tworzymy to miejsce właśnie pod, szczególnie tutaj tą część jeziora,
z daleka od tych takich wędkarzy, którzy przyjeżdżają, ma tam poteczka, szczupaczek i szybciutko i wyjeżdżają. No tak, bo tutaj jak gdyby to dwie rzeczy kłócą się ze sobą, wędki wywiezione gdzieś i ktoś, kto spinninguje na przykład. Prawda? Ja się bardzo cieszę, że coraz więcej kolegów z mego stowarzyszenia, okolicznych wędkarzy, szanuje to, że przyjeżdżają karpiarze. Ja im też przez wiele tam razy próbowałem tłumaczyć, że bo ja taką definicję tutaj próbowałem wprowadzić, myślę, że skutecznie. To jezioro jest dla każdego. Dla tego, który łowi na spławik, który łowi na grunt, który łowi na spinning z brzegu, spinning z łodzi, ale również dla osoby kajakującej. Ja mówię, jeżeli przyjeżdżają karpiarze, którzy nam tutaj pięknie karmią, bardzo treściwie karmią te nasze ryby różnego rodzaju, i po to tylko, żeby złowić pięknego karpia, dać mu buźkę i wypuścić, to uszanujmy ich. Oni siedzą w jednym miejscu nieraz tydzień czasu, więc mamy pozostałą część jeziora, gdzie możemy pospinningować, połowić na spławik. Tym bardziej, że tutaj chciałem dodać, że to nie jest jedyne nasze jezioro. Niedaleko tutaj, 50 metrów za tym jeziorem, jest bardzo urokliwe 4-hektarowe jezioro Gręboszynek. 11 metrów głębokości, z pięknymi okoniami, leszczami. A około 150 metrów za Gręboszynkiem jest 6-hektarowe jezioro Racze. Mieliśmy tam teraz odłów kontrolny, liny po 3,5 kg i większe. Piękna populacja lina i okonia. Płytkie jeziorko, ale też schowane w lesie. A tutaj tego Gręboszynka jutro, można też dojechać. Jutro tam się wybieramy, żeby sfilmować, zobaczyć jak ono wygląda. Tak. Pewnie też będzie można na tym filmie te krajobrazy z tamtych oczek wody, takie oczka tak, w lesie. Tak, oczko, w lesie 4 hektary. Tak. Zobaczyć. Dobrze, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Mamy nadzieję, że no, zostało nam jeszcze półtora dnia, że jednak coś nam się tutaj zmieni. A jak nie, nikomu to nie przeszkadza, bo te tak zwane okoliczności przyrody są wspaniałe. Jak nie tym razem, to tutaj wrócimy następnym razem i wtedy na pewno połowimy. I trzymamy kciuki za to, żeby to wszystko tak się rozwijało. Dla mnie wielką sprawą jest to, że jesteście tutaj. To jest dla mnie osobiście i dla naszych tutaj moich kolegów, koleżanek z koła, że no, tej miary ekipa się tutaj pojawiła i za to Przemek bardzo, bardzo, ale to bardzo dziękuję Tobie, Zbyszkowi, Jarkowi, dwóm Kubom, także bardzo dziękuję i myślę, że jesteście u nas nie ostatni raz. Jestem pewien. Okej. Jarek, widzisz, tylko się pojawiłem. Tylko się pojawiłem, Przemek. Podbierak, Jarek, dajcie mi podbierak. Jak nogą nie dam rady. Przemek, uważaj, bo masz na tym już. Wiem. Zaciął mi się. Siedzi? Kurwa, ale mają to. Baby car. Baby. Miejscowy. Uważaj wędka. Czysty, niekłuty. Pierwszy raz zapoznał się z haczykiem. Absolutnie czysty. Słuchaj, masz wpierdzielać ile się da, żebyś rósł porządnie. No ja myślę, że za jakieś 6 lat to będzie dyszka, jak dobrze pójdzie.